Dzień dobry Państwu. Żuromińska Grupa Historyczna pracuje cały czas dla Państwa. Spotykamy się dzisiaj w Parku Przedworskim w Poniatowie z Markiem Orzylem. Ja, moje nazwisko Sławomir Topolewski. Spotykamy się, bo zbliża się wkrótce nowa publikacja książkowa wydana i napisana przez Marka Orzyla. Marku, może coś powiesz na ten temat? Witam serdecznie wszystkich. Ta praca jest kolejną częścią cyklu poświęconego dziejom miejscowości powiatu żuromińskiego. Ta praca w zasadzie już dobiega końca. Pozostały już takie, powiedzmy, szczegóły związane z doszlifowaniem treści. Generalnie praca traktuje o dziejach miejscowości Rozwozin, przy czym cezura historyczna, w której mieści się moja narracja tej pracy, kończy się na 1939 roku, dlatego że uznałem, że w związku z tym nagromadzonym materiałem, który w toku badań udało się zebrać, najbardziej wskazanym byłoby ukierunkować tę pracę pod kątem dziejów majątku ziemskiego, potem majątku państwowego, i w ramach tej takiej wiodącej tematyki. Oczywiście pojawiają się tam jakieś jeszcze inne dodatkowe poboczne nurty związane z funkcjonowaniem gminy w Rozwozinie. Poruszam też temat bitwy pod Rozwozinem w 1863 roku w powstaniu styczniowym, który to wątek jest bardzo interesujący, dlatego że poświęciłem mu więcej uwagi aniżeli innym dotychczas publikowanym informacjom dotyczącym powstania styczniowego. Będzie wiele interesujących faktów związanych z tą bitwą. Pojawia się temat szkoły w Raczynach, która w zasadzie, temat Raczyn też jest głęboko w tej pracy poruszony, ze względu na to, że funkcjonowała tam gmina, a wraz z gminą inne instytucje podległe gminie. I jak gdyby działalność tej gminy rozwijała się dwutorowo. Rozwozin, Raczyny. Marku, a czy udało Ci się ustalić, gdzie ta bitwa pod Rozwozinem się toczyła dokładnie? W którym miejscu? W zasadzie nie ma takiego jednoznacznego wskazania, w którym miejscu ta bitwa miała taki główny przebieg. Natomiast jej taka istotna część, w moim przeświadczeniu i na podstawie tego, co udało mi się ustalić w oparciu o szereg opracowań, jej końcowy przebieg miał miejsce w okolicach folwarku Sierakowo w kierunku Dąbrowic. Świadczą o tym zapisy o śmierci bohaterów tej bitwy, Romualda Ostrowskiego, Samuela Posnera, i tym postaciom też poświęciłem nieco więcej uwagi. I tak jak powiedziałem, moim zdaniem ta końcowa, epilog tej bitwy miał miejsce w okolicach folwarku Sierakowo. Tak, Marku, jakbyś mógł w kilku słowach, kilku zdaniach przedstawić treść tej pracy. Jeżeli miałbym tak w takim telegraficznym skrócie zaznaczyć, jakie tematy poruszam w tej pracy, no to wiele takich, powiedzmy, rozdziałów ma podobny charakter do tych, które są poruszane w poprzednich pracach, więc próbuję wyjaśnić pochodzenie nazwy Rozwozin, próbuję odnaleźć w relacjach mieszkańców, w badaniach też dawnych map, nazwy miejscowe przysiłków, folwarków, nazw terenowych, nazw zwyczajowych, które funkcjonowały dawniej i dziś. Próbuję stworzyć taki katalog w tej pracy, ażeby ten taki, powiedzmy, zasób lokalnej kultury, lokalnej identyfikacji tych miejsc w jakiś sposób zebrać do jednego miejsca.
Poruszam, tak jak mówiłem, temat gminy, temat szkoły w Raczynach, krótko co prawda, dlatego że ten materiał, który udało mi się zebrać, jest już materiałem na coś zupełnie osobnego. Poruszam temat państwowego majątku ziemskiego w Rozwozinie w okresie międzywojennym i tutaj ze sprawą pana Janusza Szałowskiego i naszych odwiedzin u państwa Szałowskich w Warszawie przekazano mi bardzo duży zasób materiałów, dokumentacji, szkiców, fotografii, wspomnień, pamiętników. Jest to tak bogaty zbiór, z którego można, ja uważam, że nawet nie udało mi się tego do końca wyczerpać. Tutaj z mojej strony naprawdę olbrzymie słowa podziękowania dla pana Jana Szałowskiego za poświęcony mi czas, za cierpliwość, życzliwość, bardzo długie nocne rozmowy, wyjaśnianie różnego rodzaju zagadnień, które były mi zupełnie obce, już nie tylko jeżeli chodzi o samo funkcjonowanie majątku w Rozwozinie, ale o wiele spraw pobocznych, które pojawiały się w naszych rozmowach. Ja to skrupulatnie starałem się zapamiętać i następnie przelać na papier. Marku, a która to jest już twoja publikacja książkowa? To będzie czwarta. Co napisałeś do tej pory? Tak, więc mamy już tutaj w tym cyklu Żyromickiej Grupy Historycznej mamy już pracę poświęconą dziejom Poniatowa, Chromakowa, Chamska i teraz konsekwentnie Rozwozin i mam nadzieję wkrótce Przelac, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy. Także przygotowujemy się już do zupełnie czegoś nowego i pewien etap w zasadzie jest już zakończony, a niebawem rozpoczniemy następny. Marku, a jak sobie radzisz z finansami? Przecież taka książka kosztuje. Wydanie w dobrej jakości, dobry papier, ilustracje kolorowe, dobra okładka. Przecież to kosztuje. Jak sobie radzisz z finansami? Znaczy tutaj jest, mam już dosyć duże doświadczenie w przygotowywaniu tego ostatniego etapu wydawnictwa. Generalnie tak, wydanie książki dobrej jakości, na dobrym papierze, z powiedzmy dużą ilością kolorowych zdjęć, z okładką dobrej jakości, całym tym zespołem wydawniczym szytym i klejonym, przy bardzo małym nakładzie, jest to dosyć spory koszt. Tutaj w zasadzie swoje takie wsparcie mam w zespole moich takich darczyńców w zasadzie od samego początku. W tym przypadku no, też chciałbym podziękować Darkowi Budce, Ani Banach ze względu na to, że są w zasadzie od początku cyklu i tutaj tak samo wsparli ten pomysł i dzięki temu uda nam się wydrukować to być może niedużo już tych książek. Myślę, że będzie to jakaś taka ilość rzędu 20 egzemplarzy, to nie będzie dużo, ale no jak gdyby... Dlatego będą miały swoją wartość. Wiesz co, to jest taka tematyka niszowa i nie ma jak gdyby takiego dużego zainteresowania. Dla nas jest ważne, że w ogóle jakoś tak no... Dalej jak będzie potrzeba, można zrobić reprint. Nie, no oczywiście, że tak. Więc tutaj jak najbardziej temat jest cały czas otwarty. Tak, tutaj się oganiamy, proszę Państwa, ale strasznie komary tutaj gryzą. Będziemy musieli powoli kończyć, aby zapytam Marka. Marku, a na kiedy planujesz wydanie tej pracy? Dla mnie takim bardzo realnym terminem jest koniec czerwca. Ta praca jeszcze jak gdyby ma swój kolejny, finalny etap. To jest korekta i tutaj serdeczne podziękowania i słowa uznania dla pani Ewy Tatkowskiej, która jest opiekunem, korektorem całego cyklu. Myślę, że tak, że w czerwcu ta książka znajdzie się już na półkach Biblioteczki Żuromińskiej Grupy Historycznej. Nie. Myślę, że Marku, powoli kończymy, bo nas komary niedługo zjedzą. Jeżeli Państwo będziecie mieli pytania, to prosimy w komentarzach pod tym filmem zadawać nam.
Dzięki serdeczne. Dziękuję również.